Michał Cichy, MMA.pl. Znajdujemy się przed pierwszą konferencją przed Fame MMA 10, a ze mną jest Czarek Nikiel z Teamu X. Czarek, no może na początek dla naszych widzów, jakbyś mógł przedstawić swoją osobę, z czego jesteś znany, czym się zajmujesz, później przejdziemy do większych szczegółów. Jasne. Mam ten, bo złapać to? Może lepiej. Okej, dobra. A więc jestem Czarek, cześć, miło mi tutaj wszystkich was widzieć. No i co, jestem uczniem, uczę się jeszcze, jestem w 4. klasie technikum, w tym roku będę zdawał maturę. Co, interesuję się informatyką, nie wiem jeszcze do końca, co będę robił w przyszłości, bo mam jakby wiesz, dużo zainteresowań, będę musiał niedługo w końcu podjąć decyzję, czym będę się zajmował. Ale tak to, no co, myślę też nad jakimiś studiami i obecnie działam w sieci, prowadzę Instagrama, TikToka, kanał na YouTubie wraz z Teamem, no, tak to mniej więcej wygląda. No Czarek, jak tylko ogłoszono, że jest twoja walka, specjalnie spojrzałem na kursy bukmacherskie, zobaczyłem, jesteś strasznym faworytem i trochę mnie to zaskoczyło i poszperałem trochę, zobaczyłem, że jednak masz ten background sportowy i trenowałeś między innymi kickboxing. Tak, trenowałem między innymi kickboxing, a co jeszcze do tutaj betclicka, to właśnie też jestem trochę zdziwiony, bo spodziewałem się mniej więcej wyrównanego tego kursu. No, jeszcze raczej się on zmieni, ale no jednak Marcin ma lepsze te warunki, ma lepszy zasięg, większy wzrost, więc jednak tutaj trochę jest no mniej więcej bardziej po jego stronie te warunki wszystkie. No i co? Tak, trenowałem kickboxing kiedyś, to było, ale to wiesz, w 15-16 lat jak miałem, to tam trenowałem niecałe 2 lata. Ogólnie właśnie zawsze lubiłem sport, on towarzyszył jakby w moim życiu. Gdzieś tam zawsze coś tam robiłem, dbałem o swoją posturę, o swoją sylwetkę. I jakby sport to był mój taki drugi ziomal, mój drugi przyjaciel. A jeżeli chodzi o kickboxing, no to tak, tam miałem parę walk, ale to wiesz, to nie było nic wielkiego takiego, nie? To było czysto takie amatorskie, za mało lata. Też nie mam się za bardzo czym tam chwalić, nie? A jak doszło do tego, że pojawiła się po prostu oferta z Fame'u i to pomyślałeś, spróbuję, czy sam chciałeś walczyć? Wiesz co, to było tak, że Marcin wyzwał mnie parę miesięcy temu na walkę, to nawet jest na YouTubie, tam na pewno znajdziesz. I co, na początku byłem do tego sceptycznie nastawiony, wiesz, nie chciałem walczyć, bo mam dużo teraz obowiązków, wiesz, szkoła, jest ta matura, trzeba się pouczyć. Też jesteśmy w formie daily, nagrywamy codziennie odcinki, więc najzwyczajniej w świecie myślałem, że nie dam rady tego wszystkiego połączyć. Ale co, finalnie jakby wiesz, powiedziałem sobie, kurde Czarek, dasz radę, uda ci się, wiesz, wyjść z tej swojej strefy komfortu i lecisz do przodu, lecisz po swoje. No i wiesz, miałem też wsparcie od paru osób, od ludzi z teamu, od rodziny, więc co, wziąłem jednak, zdecydowałem się, że będę walczył i jestem teraz tutaj. A przygotowywać się gdzie będzie? Bo z tego co widziałem, to Akademia Walki. Tak, Akademia Walki, tam się przygotowywuję, tam mam trenerów, którzy nad mną spoczywają i mnie przygotowywują. No to przejdźmy, może jeszcze wspomniałeś tutaj o tych warunkach fizycznych. Myślisz, że to będzie sprawiać tobie problem? Bo widziałem twój sparring z Leksiem i tam warunki fizyczne nie były aż takim dużym problemem. Tak, tam nie były, ale no Leksiu też jeszcze, wiesz, on nie miał nigdy doświadczenia żadnego właśnie w sportach walki, więc tutaj będzie to trochę inaczej. A co do tych, do różnicy wzrostu, no jakby to jest pod Ubiela jakby stronie, on ma tutaj większe szanse, ale jakby wiesz, to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest serce, serducho, tutaj siła walki, siła tutaj ducha, więc no myślę, że wiesz, trzeba być pozytywnie nastawiony, myślę, że damy radę. A byłeś zaskoczony, że Dubiel tak sobie dobrze poradził z Bońskim, bo mimo wszystko przed walką był skazywany na porażkę, a pokazał, że jednak tam hard ducha u niego jest. Jest u niego hard ducha. Ogólnie właśnie w tej walce u nich widać było strasznie, że jest dużo emocji, widać było te cepy, widać było walkę do samego końca, więc tak, no. No, ona nie była jakoś zbyt dobrze też technicznie, bo chłopaki nie mieli dużo czasu na przygotowania, ale tak, jeżeli chodzi pod
siłę tutaj ducha, to jest, nie ma co ukrywać. A masz jakieś przecieki, czy Dubiel jest już w pełni zdrowy, bo słyszeliśmy tam o jego kontuzji, przez to nie trenował przez jakiś czas ostatnio. Tak, no coś mi się tam stało z ręką. Tam nawet zapytałem się go, bo się trochę zmartwiłem, o co chodzi. No i powoli wraca do zdrowia, tam na dniach chyba będzie wracał do jakichś tam treningów powoli. No to myślę, że walka będzie na pewno ciekawa. Powiedz mi w ogóle, czy miałeś już okazję pojawić się na galach Fame MMA? Bywałeś tu, czy to będzie twój debiut? Nie, to jest mój debiut, jestem tutaj pierwszy raz, to jest dla mnie zupełnie nowy świat i mega jestem ten, zajarany, nie? Fajnie. A jesteś zadowolony, jak zostałeś tu przyjęty przez środowisko, przez ludzi, czy jeszcze tego tak nie czujesz? Tak, jest mega pozytywnie, wytrzymam pozytywną energię, więc jest sztos, no. Na początku powiem ci tak, wszedłem tutaj, zrobiłem pierwszego kroka, mega się zestresowałem, jakby wiesz, mówię, kurde, ja dzisiaj jestem na konferencji Fame MMA, nie? Ale wiesz, po chwili tam już wszedłem, tutaj napiłem się herbatki, pogadałem sobie z ludźmi i rozluźniłem się troszeczkę, nie? Więc jest w porządku. Dobra, Czarek, no to życzę ci miłej konferencji i udanych przygotowań, byle bez kontuzji. Dzięki wielkie. O tak, tutaj zdrowie najważniejsze jest, trzeba uważać. No, dzięki wielkie.